W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani bracia i siostry, zesłanie Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość niewątpliwie w całym roku liturgicznym Świętego Kościoła staje przed nami jako jedna z najważniejszych po uroczystych obchodach świąt paschalnych. Stąd też wypada, aby nieco pochylić się nad tą tajemnicą, nad wydarzeniem zesłania Ducha Świętego i jej skutkami. Możemy jednak mieć takie wrażenie, iż znowu będziemy słuchać tego samego, jeśli już od wielu lat niezmiennie trwamy w tradycji i słuchamy kazań na ten dzień. Stąd też pozwolę sobie zacząć to kazanie od słów świętego Leona Wielkiego papieża, który przed wiekami, jeszcze w starożytności chrześcijańskiej, właśnie w tę niedzielę zesłania Ducha Świętego tak rozpoczął swoje kazanie. Niechaj nikt więcej czy mniej obeznany z nauką chrześcijańską nie gardzi posługą słowa. Jedni niechaj potwierdzą, że miłują to, co już poznali. Drudzy zaś niech okażą, jak pragną tego, co dopiero poznać pragną. Tak naprzód usposobionym przybędzie wam z pomocą sam szczodry Duch, ten, o którego majestacie mówić będziemy usiłowali. Ku pożytkowi całego Kościoła da on nam łaskę rozumienia, a nam użyczy także i swady. Dlatego też, drodzy wierni, w tym uroczystym dniu postawmy sobie trzy proste pytania dotyczące Ducha Świętego. Po pierwsze, dlaczego Pan Bóg zdecydował, aby zesłać swego Ducha trzecią osobę Trójcy Świętej właśnie 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa? Po drugie, dlaczego w Kościele Duch Święty objawia się pod znakiem gołębicy, wiatru i ognia? I w końcu po trzecie, cóż znaczy owo tajemnicze paraklet, którym nazywa nasz Pan Jezus Chrystus Ducha, który ma przyjść po Jego w niebo wstąpieniu? Odpowiadając na to pierwsze pytanie, które ma nam przypomnieć, a zarazem ożywić i sprawić, że będziemy zachwycać się doskonałością naszej wiary, którą objawia nam Pan Bóg, musimy rzeczywiście sięgnąć do tradycji żydowskich, z których wyrasta nasz Pan Jezus Chrystus jako człowiek i z której wywodzą się wszyscy apostołowie. Bo rzeczywiście Dzień Pięćdziesiątnicy, zwany również Świętem Tygodni, był dla Żydów dniem wielce świątecznym. Tak jak Pascha przypominała ucieczkę przed złowrogim faraonem z Egiptu, ucieczkę z niewoli do wolności, Pascha, przejście przez morze, które poprzedziła wieczerza i spożycie baranka i namazanie swych odrzwi krwią tegoż niewinnego, tak samo Pięćdziesiątnica, czyli Święto Tygodni, jest pamiątką tego, co dokonało się dokładnie 50 dni po wyjściu Żydów z Egiptu, a to było nadanie prawa na Synaju. Pan Bóg dał Mojżeszowi prawo na znak nowego przymierza. A zatem Duch Święty wstępuje w dniu, w którym wspomina się nadanie nowego prawa. Nie dziwi nas zatem, iż Święty Kościół, nasza Matka, dał dzisiaj nam do rozważania Ewangelię, która zaczyna się od słów dotyczących prawa. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moje prawo, bowiem przyczyną tej miłości, poruszycielem ku tej miłości jest oczywiście dany nam dziś Duch Święty, bez którego owego prawa miłości, prawa Chrystusa, żaden z nas zachowywać nie jest w stanie. Nadto trzeba dodać, iż Święto Tygodni dla Żydów było świętem, które kończyło okres żniw. Przynoszono do świątyni proso, a to proso kołysano przed Bożym majestatem w kapłańskich dłoniach na znak dziękczynienia za plony, za to, że będziemy mieli z czego żyć, bo ziemia wydała owoc i Bóg nam pobłogosławił. Ten koniec żniw, koniec pracy jest zapowiedzią okresu radości, okresu odpoczynku, okresu, w którym korzystamy z owoców wypracowanych w ostatnim czasie. To również doskonale koresponduje z zesłaniem Ducha Świętego, bowiem rzeczywiście kończy się pewien okres, by zaczął się nowy, a zaczyna się rzeczywiście nowy okres błogosławieństw z góry, z błogosławieństw, które Pan Jezus wygłosił na górze, dając nam doskonałe prawo, które wypełnia i rozszerza stare, udoskonala stare. Tak jak Mojżesz otrzymał prawo na górze Synaj, tak na górze nasz Pan Jezus Chrystus wypowiada błogosławieństwa. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. A dzień Pięćdziesiątnicy, dzień zesłania Ducha Świętego to czas, w którym to szczęście się zaczyna. Tak, szczęście wbrew wszelkim utrapieniom, przeciwnościom, cierpieniom, prześladowaniom. Takie szczęście w tym dniu się zaczyna, bowiem jak później powiedzą nam autorzy ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu opisujący życie apostołów, apostołowie dumni byli z tego, radowali się z tego, iż mogli cierpieć dla Chrystusa. To było powodem ich radości, a zatem i to daje im Duch Święty, który właśnie w tym dniu nowy okres rozpoczynając wstępuje. Święty Tomasz z Akwinu pokazuje nam to na przykładzie analogii. Nasz Pan Jezus Chrystus nauczył nas nowego prawa miłości. Objawił nam w pełni to prawo na krzyżu. Ale to nic innego jak danie potraw, które mamy dopiero spożyć. Umiemy te potrawy przyrządzić, wiemy jak wyglądają, umiemy je nazwać, ale dopiero zesłanie Ducha Świętego daje nam możliwość ich smakowania. Umiejętność spakowania, dar smakowania owych potraw, owego prawa miłości, gdzie jarzmo staje się lekkie, a brzemię słodkie. W odpowiedzi na drugie pytanie o symbole Ducha Świętego zacznijmy od gołębicy. Już od starożytności w cywilizacjach pogańskich gołąb był symbolem duszy bądź ducha. Symbolizował w świecie greckim to, co duchowe, a nawet to, iż sfera duchowa przewyższa cielesną. Gołąb był również w niektórych cywilizacjach uważany za tego, który przeprowadza duszę po śmierci do krainy zmarłych, a w starożytnej Syrii nad grobami stawiano małe karmniki, domki dla gołębi, w których one lęgły się zamieszkując, a znak, w którym wylatywały one z owych domków, odwoływał się do duszy, która ulatuje z tego świata. Stąd też już w świecie pogańskim człowiek zaczynał odkrywać to, co doskonale Pan Bóg objawia nam na kartach Starego i Nowego Testamentu. A w Starym Testamencie pierwszy symbol gołębia pojawia się jako zapowiedź Ducha Świętego w historii Noego, tego, który zbudował arkę i w czasie potopu wysyła przecież nie innego ptaka, ale właśnie gołębicę, aby ta sprawdziła, czy jest już moment dobry do tego, ażeby zakończył się ten potop, czy już gdzieś woda opadła na tyle, iż coś zazieleniło się na tej ziemi, co byłoby zapowiedzią końca kary Bożej. I ta gołębica przynosi zieloną gałązkę. Jest zwiastunem końca Bożej kary. Jest zwiastunem nowego świata, odrodzonego po potopie. A zielona gałązka, oto znak dzisiejszych świąt, zielone świątka. To przecież nasi przodkowie właśnie dlatego dekorowali swoje chaty, domy i nawet królewskie pałace, czy to młodym, świeżym tatarakiem, czy dopiero co obdarzonymi młodymi zielonymi listkami, brzuskami. Zielone świątka, bo to znak nadziei, bo to nowe życie, bo to odrodzenie, bo to pokój i pojednanie. A dopełnieniem tego niech będą słowa świętego Augustyna, który o symbolu gołębia mówi tak. Gołębica jest prosta, niewinna, bez żółci, w pokoju udzielająca pocałunku, nieostra w pazurach. Zatem dodajmy jeszcze do tego, iż ptak ten symbolizował łagodność, którą charakteryzuje się Duch Święty, bynajmniej nie wdzierający się w nasze życie bez pytania, ale czekający na zaproszenie, wielce uprzejmy, choć wielce również cierpliwy w ciągłym przypominaniu nam ostatecznego celu. Kolejnym symbolem, który wprost ukazują dzisiejsze dzieje apostolskie, to gwałtowny wicher, w ogóle wiatr. Musimy tutaj odwołać się do słów Pana naszego Jezusa Chrystusa z Ewangelii Świętego Jana, gdy ten mówi do Nikodema, iż to działanie Boże podobne jest właśnie do tego wiatru. Duch bowiem przychodzi nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd idzie, ale widać Jego działanie. My również nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak wygląda Duch Święty z Bogiem Ojcem, którego w różny sposób sztuka przedstawia, a już na pewno z Panem Jezusem, który przecież jest człowiekiem i Bogiem jednocześnie, jest nam o wiele łatwiej. Duch Święty natomiast zyskuje wiele symboli, przez które go odczytujemy, a jednym z nich jest wiatr, który bardzo dobrze odpowiada tej nieuchwytności dla zmysłów trzeciej boskiej osoby, ale z drugiej strony wiatru nie widzimy, on jednak sprawia, iż okręty, nabierając go w żagle, przepływają wiele set kilometrów, docierając do celu. I my w naszym życiu widzimy, że Duch Święty działa, bo gdyby nie działał, nie bylibyśmy tu dzisiaj, nie mielibyśmy wiary, nie wygralibyśmy z żadną pokusą, nie bylibyśmy nawet w stanie powiedzieć, że Panem jest Jezus, jak przypomina nam święty Paweł. I w końcu Duch Święty to ogień, który dzisiaj rozdzielił się nad głowami przebywających w wieczerniku. Za świętym Tomaszem możemy powiedzieć, że ten ogień ma podwójny symbol. Po pierwsze, ten ogień to światło oświecające, nauczające prawdy. Ale ogień, jak mówi Tomasz, to również to, co wypala grzech, co odnawia. Ogień przemienia. Potrawa przyrządzona na ogniu zmienia swoje właściwości i staje się zdatna do jedzenia. Człowiek dotknięty ogniem Ducha Świętego staje się zdatny być dzieckiem Bożym od momentu Chrztu Świętego. Ale ogień to również rozwój, bowiem czymże byłaby ludzka cywilizacja, jakie byłyby nasze osiągnięcia, gdybyśmy nie zaczęli od ognia, którym człowiek nauczył się posługiwać. Ogień daje rozwój, daje również ciepło, daje również życie, pozwala czynić tę ziemię sobie poddaną. I każdy, kto otrzymuje Ducha Świętego, otrzymuje już taki również ogień, by być sprawnym w swoim duchowym rozwoju. No i w końcu Pan Jezus nazywa dziś Ducha Świętego parakletem, czyli pocieszycielem. Znów udamy się po rozwiązanie pytania, odpowiedzi na pytanie dlaczego do Akwinaty. Tenże bowiem naucza nas, iż paraklet pociesza nas dwojako. Duch Święty po pierwsze pociesza nas w smutkach tego świata i pozwala wytrwać w przeciwnościach. To jest jakby dla wszystkich tu zapewne oczywiste, ale jest jeszcze drugie pocieszenie, o którym często zapominamy, a które jest bardzo ważne dla naszego życia i naszego miłowania Pana Boga. Mianowicie Duch Święty pociesza nas po naszych grzechach. Duch Święty podnosi nas w naszej nędzy. Gdybyśmy bowiem bez Ducha Świętego zastanowili się nad tym, jakim jest nasze życie, to z przerażenia byśmy nie byli w stanie uklęknąć tutaj przed Panem Bogiem. Ze wstydu nie bylibyśmy w stanie podnieść ku górze swych oczu. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie nawet uderzyć się w piersi. Duch Święty daje nam tę łaskę, o której my często zapominamy i właściwie rzadko za nią dziękujemy, o ile w ogóle, że ten umacnia nas po naszych upadkach, kiedy się nawracamy, aby pomimo tej całej nędzy stawać przed Panem Bogiem. Wielkim On zatem jest pocieszycielem. Nadto powiedzmy sobie, iż jest to paraklet, który nas wszystkiego ma nauczyć, który ma sprawić, iż nasze spojrzenie na świat nie będzie czysto ludzkie, ale będzie Boże. Bowiem Duch Święty sprawia, że niebo zaczyna się już tu i teraz. Tak doskonale mówił o tym arcybiskup Lefebvre. Duch Święty w naszych sercach to inaczej niebo w sercach. Jest on początkiem raju w duszach. Gdybyśmy dobrze zrozumieli znaczenie Ducha Świętego oraz łaskę, którą dobry Bóg nam przez Niego daje, począwszy od chrztu oraz dzięki innym sakramentom, a w szczególności dzięki Komunii Świętej, wiedzielibyśmy doskonale, że otrzymujemy niebo już teraz. Jest w nas jednak pewna przeszkoda, która sprawia, że zamykamy się ciągle na działanie Ducha Świętego, a tą przeszkodą jest brak cierpliwości. My się modlimy zapewne do Ducha Świętego nieraz, ale mamy już gotową, przygotowaną odpowiedź na naszą modlitwę i plan, jak powinien nam Duch Święty odpowiedzieć. Nie chcemy cierpliwie poddawać się pod Jego działanie. Chcielibyśmy już tu i teraz, od razu, tak jakbyśmy widzieli przed sobą piękny krzew, który wydał wspaniałe pąki kwiatów, które mają za chwilę zachwycać zapachem i swym urokiem, a my przedwcześnie rozdrapujemy owe pąki, bo nie możemy doczekać się, aż ów krzew zakwitnie. Tak zachowujemy się często, gdy chcemy od razu, aby Duch Święty nam odpowiedział tak, jak my chcemy, a brak w nam tej pokornej cierpliwości, codziennego zmagania się, codziennego przyzywania Ducha Świętego, otwierania się na Jego działanie przede wszystkim poprzez pokorną modlitwę i uległość tym rzeczom, na które wpływu nie mamy, a jeśli są one ciężkie i trudne, to należy je Panu Bogu ofiarowywać. My mamy iść za Chrystusem, nie przeciwko Chrystusowi, i do tego uzdatnia nas Duch Święty. Bez Ducha Świętego, bez przyjęcia Jego darów, bez Jego działania, bez pięćdziesiątnicy bylibyśmy jak ten święty Piotr pod Cezareą Filipową. Gdy nasz Pan mówił o męce, ten mówi: nigdy nie przyjdzie to, nie może tak być. Zaprzeczył misji Chrystusa i wtedy Chrystus mu powiedział: zejdź mi z oczu, szatanie. Bądź w innym tłumaczeniu możemy powiedzieć: idź za mną, szatanie. Chrystus upomina świętego Piotra, mówiąc, iż kto idzie przeciwko Niemu, wbrew Niemu, ten jest szatanem, bo myśli po ludzku, a nie po Bożemu. A droga Boża nieznana jest temu światu, o czym zapewnił nasz Chrystus Pan w dzisiejszej Ewangelii w słowach: lecz nadchodzi bowiem książę tego świata, lecz on nie ma nic we mnie. Drodzy wierni, dzisiejszy dzień to dzień oddania hołdu i dziękczynienia Duchowi Świętemu. Tak powinniśmy ten dzień potraktować. Skoro rozpoczęliśmy od świętego Leona Wielkiego, to niech jego słowa zakończą to kazanie, bowiem przed wiekami on tak kończył kazanie, mówiąc je do sobie współczesnych wiernych. Wezbranym tedy od radości sercem oddajmy hołd Duchowi Świętemu. Z Niego bierze uświęcenie cały Kościół i każda dusza napełnia się rozumem. On jest natchnieniem wiary, nauczycielem prawdy, źródłem miłości, znamieniem czystej duszy, przyczyną sprawczą wszelkiej cnoty. Wierzące serca niechaj się cieszą, że jednego Boga w Trójcy, Ojca, Syna i Ducha cała ludzkość chwali i wszystkimi wyznaje Go językami. Niech się radują, że owo znamienne objawienie w postaci ognistych języków nie ustaje nigdy działać i darzyć łaskami.